przed nami ciepły dzień. W niektórych regionach zaświeci słońce, ale lokalnie popada również deszcz. Karolina Gierat, zapraszam na prognozę pogody. Na wschodzie będzie słonecznie. Na pozostałym obszarze często pojawią się chmury. Od Pomorza i Zatoki Gdańskiej przez centrum, aż po Małopolskę, miejscami popada słaby deszcz. Z biegiem dnia strefa opadów będzie zanikać. Po południu od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk lokalnie pojawi się deszcz i możliwa jest także burza. Na termometrach od 17 stopni w Łodzi, a także w Krakowie, do 24 na zachodzie kraju. Na Kujawach będzie 19 stopni. Powieje południowy i południowo-wschodni umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. Już dzisiejszej nocy nad przeważającym obszarem kraju będą obfite opady deszczu i może pojawić się burza. Jutro sporo opadów ciągłych, miejscami dość intensywnych na Kujawach, w centrum, na Mazowszu, na Warmii, a także na Mazurach. Po południu od Pomorza po Dolny Śląsk oraz na Podkarpaciu miejscami intensywnie popada podczas burz. Temperatura od 17 stopni w Olsztynie, w Łodzi, a także we Wrocławiu do 25 w Rzeszowie. Ciśnienie pozostanie bez zmian. Dobrego dnia!